Kamraci i kamratki, 24 czerwiec 2023 roku, w sobotę, pod pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie, siódmy wiec kamracki, wiec niepodległości, wiec Dmocki na Wawel. Ja tutaj z pól Grunwaldu przenoszę tę energię, którą wszyscy znamy, przenoszę tę magię z tych pól pod ten pomnik Grunwaldzki, największego zwycięstwa myśli polskiej. No, Kraków! No! Ja! Hej! Hej! Łap lisa! Łap lisa! Hej! 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 W 1910 roku odsłonięto pomnik Grunwaldzki. Odsłonił go Paderewski. Był zwieńczeniem myśli polskiej narodowej. Był zwieńczeniem polskiej woli. Był triumfem po klęsce powstania styczniowego. Był preludium do odzyskania niepodległości. Tę niepodległość żołnierz polski krwią wywalczył, blizną wyznaczył granice, a geniusz Dmowskiego na kongresie wersalskim w 1919 roku zmusił wrogie nam państwa do uznania niepodległego bytu państwowego. Heja, heja, jak dziewczyny ładnie dają! Jeha! Super! Dobrze, dobrze, filmuję! To młodzież polska na polskich koniach! Pięknie! Tak jest, dzieci! Dawać, dawać! Oto polska młodzież wolna, wolna i suwerenna. Nie damy jej ani zepsuć, ani rzucić w młyny wojenne. Po to się w Krakowie spotykamy, żeby zamanifestować 104. rocznicę niepodległości i żeby rozpocząć marsz Dmowski na Wawel. Jest tylko jeden Wawel w Polsce i tylko na tym Wawelu leżą królowie. I Dmowski wśród nich powinien mieć swoją kaplicę własną. Ja wiem, że on nie chciał, że on chciał wśród ludu, ale on już nie może nic powiedzieć, on już się musi zgodzić. On jest nam potrzebny na Wawelu. Dmowski na Wawelu to jest moment wyzwolenia narodowego. Polityczny moment wyzwolenia narodowego. Kamraci i kamratki i kamraciątka, na Kraków, to Kraków jest tym miejscem, gdzie bije polskie serce. To Kraków jest tym miejscem, gdzie państwowość nasza, świadomość naszej odrębności ma swoją kolebkę. Na Kraków! Na Kraków! Hira.